czym kojarzy Ci się taka spódnica? Albo kogo masz właśnie teraz przed oczami? I jako czwarta przybywa okropna pani Utka z torbą pełną onemuszów. One muszą być ładne. One muszą być księżniczkami. One muszą być śliczniutkie, zgrabniutkie, milutkie i cała masa innych utkich. A przy każdej takiej utce kolejny kamyczek ląduje w plecaku, bucie i kieszeni każdej dziewczynki. Cześć! Nazywam się Katarzyna Skolimowska. Witam Cię w kolejnym czytelniczym czwartku. W dzisiejszym odcinku bohaterem głównym jest książka Dziewczynki latają wysoko. Moje ostatnie odkrycie, którym pochwaliłam się na Fit Educampie i które wożę ze sobą przy okazji silnego ucznia. To jest książka, którą moim zdaniem wszystkie dziewczynki świata powinny przeczytać albo wysłuchać chociaż raz w życiu. Dziewczynki i kobiety. Amelia, Helena i Martyna. Takie są trzy główne bohaterki tej opowieści. Nie będę przytaczała tutaj wszystkich historii, ale na przykład Amelia to jest dziewczynka, która marzy o tym, wie, że będzie najlepszą pilotką świata. Po czym, po pewnych wydarzeniach, po pewnym czasie, kiedy jest już starsza, przeobraża swoje marzenie w inny cel, mianowicie bycia stewardesą. Dlatego, że najlepszymi pilotami są mężczyźni, chłopcy. A dziewczynce, kobiecie tak nie wypada. I tak jest z każdą kolejną dziewczynką. Obniżają swoje loty, pomimo tego, że każda z nich ma skrzydła. I o te skrzydła dba Pan chcieć to móc, który tka własnoręcznie dla każdej dziewczynki jej osobiste, prywatne skrzydła, które są z nią zawsze, ale w pewnym momencie zapominamy o tym, że tak jest. Oczywiście książka jest o dziewczynkach, ale przesłanie jest takie, że każdy z nas ma takie skrzydła, tylko z czasem my o nich zapominamy, ponieważ zaczynamy słuchać takiej wrednej bandy, która się pojawia równocześnie z Panem chcieć to móc. Cała banda wygląda tak. Pan, nie uda Ci się. Pan lustereczko. Pani Utka, którą Wam przeczytałam, której mądrości Wam przeczytałam. Pani uroda zewnętrzna. Ona działa pierwsza, jest bardzo okrutna. I Pan nierówność. Tak niesamowicie metaforyczna jest ta książka. Tak wiele różnych znaczeń, skrzydeł, kamieni, możliwości, granic, takich stereotypów, chociażby tej urody zewnętrznej, która każe nam być wysokimi i szczupłymi, bo inne to już po prostu nie są wartościowe. Która przeobraża takie marzenia o tym, aby być wielką, inteligentną, mądrą, w takie bardzo puste marzenia, które są marzeniami niby wszystkich i takimi marzeniami społecznymi, żeby mieć nowoczesne fryzury, być wysokie i szczupłe, i to jest po prostu pułap górny możliwości. Przesłanie jest bardzo proste, mianowicie apel o niezabijanie marzeń naszą skrzywioną realnością. Skrzywioną bardzo przez Pana Lustereczko, który pokazuje nam lustro, po prostu krzywe zwierciadło, w którym jesteśmy bardzo karłowaci, w które jest popękane, w którym wyglądamy za grubo, za chudo, nijako i nie potrafimy patrzeć na siebie jako na kogoś wyjątkowego, takiego, który się już nigdy więcej nie wydarzy, który ma jakąś swoją misję życiową, która jest przypisana tylko do nas. Niby prosta rzecz, niby coś takiego oczywistego,
Ale to oczywiste rzeczy są najczęściej przez nas zapominane, bo kiedy jesteśmy dziećmi, to te oczywiste radości są dla nas codziennością i są dla nas ważne. To, że świeci słońce, to, że ptaki pięknie śpiewają, a później my tego już nie widzimy, kiedy jesteśmy dorośli, ponieważ zaczynamy działać w takiej rzeczywistości odrealnionej właśnie od tego, co naprawdę w świecie jest istotne. I warto jest zachować tą świadomość i pamięć o tych skrzydłach, które mamy, że one są i one są cały czas i my je możemy wykorzystywać. Od nas tylko zależy, czy one po prostu będą przyczepione i nieużywane, czy one będą nas niosły wysoko. Tam, gdzie na samym początku marzyliśmy o tym, żeby dotrzeć, żeby być tymi pilotami, a nie tylko stewardesami i nie obniżać swoich lotów, ale starać się mierzyć tam, gdzie to było na początku wyznaczone, gdzie mieliśmy taki cel włożony w nasze serca od samego początku, bo bardzo mocno wierzę w to, że każdy z nas ma taką swoją misję życiową i bardzo wysoko postawiony cel. Tylko od nas zależy, czy my go zrealizujemy i od nas też zależy, czy my będziemy do tego mobilizować naszych uczniów i pokazywać im, że warto wychodzić poza schematy, poza ramki, które sami sobie narzucamy. Takie nasze społeczne, bo je zawsze można poprzesuwać w każdą stronę. I tego nam wszystkim życzę. Do zobaczenia za tydzień.